Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpie i to jest drugi odcinek z Borderlandsa. Skończyliśmy parę misji, zaczęliśmy nasze przygody z Syreną Lydyw. I teraz mamy jakąś misję. Przejdźmy się do... O, możemy chyba tu ponownie przeszukać szafki, bo teraz nam się czytało nieźle. Ale dobra. Gadamy z tobą i robimy misję. A, już chyba wzięliśmy tą misję, jak mnie mam. I teraz możemy sobie pójść w stronę tych właśnie misji. O, dobra. Czyli teraz gdzieś tutaj. Chyba do niego, nie? O, widzę cię przecież. No to chyba trzeba iść dalej się przejść. Albo stąd wyjść. Dobra. Tabulator. No tak, myślałem, że trzeba stąd wyjść i teraz tu zakręcić. A na MC, tak, na MC mi będzie łatwiej tą mapę patrzeć. Jest. Biegniemy do... czego? O, jakiś przedmiot misji. O, ty! Gincie, psiaczki. Gdzie jeszcze? Zabijam. Od razu je pozabijam. Ty patrz. O, z Mela go żeśmy dojechali, bo mieliśmy przeładowywanie. Skubane małe psotki. Tu jakaś super skrzynka. Bardziej taki automat z doktorem Zedem. Teraz trzeba chyba się wrócić stamtąd, gdzieśmy tu przyszli. Tak, zakładam. No, czyli się nie mylę. Chyba teraz trzeba do samego doktora Zeda się przejść. Albo do samego tutaj. Nie, do niego nie. Myślałem. Dobra, teraz mamy... O, baterię mieliśmy tutaj znaleźć. Wziąć i ją podpiąć. Teraz chwileczkę, mogę coś wziąć? Nie. Teraz bierzemy tutaj. Mamy sklepik. Teraz bierzmy sobie medikicy. O, nas wyleczyło automatycznie. Jeszcze raz weźmy, żeby nas wyleczyło do końca. I kupmy sobie jednego medikita. A tu mamy jakąś tarczę, tylko droższą. Nie wiem, musiałbym coś sprzedać. Sprzedamy sobie... Czekaj, to są wyposażone. Tak, sprzedajemy. Mało, jeszcze brakuje nam. Kurczę. Musiałbym teraz coś wziąć i sprzedać. Chwileczkę, gdzieś sobie kopsnę parę dolców. Gdzieś się na pewno jakiś hajs znajdzie. Sobie wezmę i takim sposobem... Oszty w życiu. Czemu ja tu się muszę tak palić na to wszystko? Jakoś chcę tam sięgnąć po tą skrzynkę. Tu nie ma forsy. Dobra. Dobra, jest. Teraz tylko tutaj doskoczyć. Dobrze. Już mamy hajs. Dobra. Pięknie. Teraz możemy sobie kupić naszą tarczę. Pierwszą tarczę. Yep. Mamy naszą. Chwileczkę, chyba... Nie, mamy już wlepioną tarczę. Ładuje się. Okej. Okay. Jest nasza tarcza. Wszystko mamy. Dzięki, Dr. Z. Tu jeszcze mamy skrzyneczki, patrzcie, no nie obejrzałem się doskonale. Tutaj też były. Czyli się okazuje, że jeszcze nie mam aż tak dobrego oka. Dobra, teraz do ciebie. Odbieramy misję. Expa i hajsy dostajemy. I kolejną misję bierzemy od ciebie. Ślepa dziewiątka. Zabij 8 bandytów. Dobra, chyba Nine Toast to jest jakaś grupka bandziorków.
Dobrze, dojedziemy sobie ich. Znowu ty się odzywasz. Ja. Ruszamy teraz stąd, żeby zabić sobie 8 bandytów. Nie wiem, śmieszny cel misji, ale podstawa, no. Zabić, przyjść i dostać. Czyli to, co zawsze nam do Borderlands się proponują. Może tutaj trzeba iść. Nie wiem, ale tu mamy hajs, za co nam się należał. Przecież. Dobra, ej, widzimy. O ty. Ło. Jak ścięło. Spokojnie, spokojnie, psiaku, spokojnie. Nie tak agresywnie. Chyba słyszałem bandytów. No, dokładnie. Już we mnie mierzą cel. Kurde, jest ciemno. Ale i tak już zabiłem jednego. Teraz drugi. Dobrze, poszło. Tam kolejny. Kolejny. Up. Jest. Co kozaczki. Co mnie tak bije? Nieważne. Mamy naszą tarczę. Dzięki temu teraz dłużej przetrwamy. Jeżeli chodzi o walkę. Kryty poszły. O, nie mam. Dobra, to jeszcze z pipidówy poszczelamy. Wyceluj jakoś konkretniej. Dobra, przeładowanie. Poszło. Jest, i jeszcze jeden kill. Jeszcze jeden. Kurde, to ma gówniany celownik, więc ciężko mi będzie zabić. A granatów nie mam? Nie ma. Chwileczkę, możemy tak przecież. Kurde, dojechać ostatniemu go nie mogę. Dobra. Dobrze, jest. Zrobione. Jest, ekspleci. A mam jakieś ammo? Nie, tu skałasza nie ma. I jedziemy cię do końca. O, akurat. Hajs. Dobra, wszyscy zniszczeni. Bierzemy sobie ammo od SMG. Czyli teraz zmieniamy broń i przeładowywujemy ją. O, coś było. Jakaś szczelba chyba. Teraz zobaczymy. Jeszcze tu możemy polutować tą twierdzę bandytów. Tam zawsze coś będą mieli przydatnego, jakiś hajs. Takie coś to mi się powinno zwracać to dwukrotnie. Tego nie weźmiemy. Coś jeszcze? Bo widzę, że już taka pustka, że nawet nie warto tutaj lutować. Ale nie, widzę, że jeszcze tutaj są jakieś rzeczy do zrobienia. Tu nic. O, specjalna skrzynka. Proszę. Mamy naszą strzelbę. Jep. Pistol. Tu amunicja. Dobra, teraz sobie popatrzymy na bronię. Ma SMG. To jest pipidówka. Moja pipidówka ma 12, tutaj jest z gówno. Strzelba razy 11. I tu mamy pipidówkę level 4, ale lewą. Boże, lewą, lepszą. 17 damage. Trzeba sobie na ten level zasłużyć. I tu mamy shotguna razy 11. Tja. Ale zważając na to, że wolę sobie SMG-kami postrzelać, to shotguna sobie zostawię póki co. Dobra, nic nie ma. Możemy się stąd w sumie chyba wracać. O ile się nie mylę. Ale sprawdzę sobie jeszcze parę miejsc. Z
coś się powinno jeszcze znaleźć. Dobra, nikogo tu już nie ma. Pusto. Wybiliśmy dziesiątkę właściwie, bo to była garstka bandytów. Dobra. Mamy jakieś itemy przynajmniej. Możemy stąd uciekać. Sprawdzam, czy tu mnie ktoś nie będzie prześladował. To nigdy nic nie wiadomo z tymi łotrami. Tu pusto. O, skak. Ty, ty, co skaczesz? Co kozaczysz? Ile tarczy zabrał? Dobra, poszło. Zdechło. Kolejne zdechło. Ty, ty. Dużo tych skaków się tu zbiera. No i pięknie. Dojechani. Psy to są takie małe szkodniki. Powstały z nor. Przyszły, żeby kurczę gryźć każdego w stopę. No i tak to się kończy potem. Teraz to ja ich gryzę, ale raczej pipidówką czy SMG-kówką. Okej. No to wracamy do naszej bazy. W sumie póki co dostajemy banalne misje, więc tutaj nie ma raczej problemów. O tyle dobrze przynajmniej, bo to daje nam przewagę i szansę na szybszy exp. Chwileczkę, tu możemy coś, nie wiem, posprzedawać. Dobra, to jest na czwarty level, to sobie zostawiam. Strzelbusie kochaną, to ja chyba sobie ją sprzedam, bo będę sobie nawalał z tych broni bardziej szybko strzelnych, więc sobie ją sprzedajemy, tak. I to gówno też sprzedajemy. Jep. Dobra, tu mamy wyposażone bronie i tarcza. Dobra, to zostawiamy. Poczekamy na nasz czwarty level. A do kupienia to mamy tylko medykamenty, widzę. Więc lipa. Dobra, oddajemy ci misję. Kolejna misja. Spotkaj TK Baha. Okej. Dobra. Dobrze. To stąd uciekamy. Szybko żeśmy się tutaj wrócili. Idziemy po kolejną misję. I tutaj za niedługo możemy dostać ten czwarty level. Okej, idziemy tutaj, wiecie. Za tym. Za tym kwadracikiem. Nie, ale tak śmiesznie to wygląda. Powiem, widziałbym szczerze, ale no, to jest jedynka, więc tutaj nie ma co się rzucać. Czekajcie, to chyba ten koleś. Ta. Spokojnie. Jestem kobietą. Po pierwsze. One more step and it'll be your last. A po drugie, nie zabijaj mnie. You should have seen the look on your face. Brzydal jesteś, wiesz? Jakbyś był bardziej napakowany i te szkiełka zdjął, no to może jeszcze by coś z tego było, ale dla Lilith jesteś nikim. Jak tylko śmierdzącym, pierdzącym w krzesło brzydalem. Dobra, rozmawiamy z tobą. Okej, zarąbiście. No nie, 41 expo mi brakuje do level upa. Jakie gówno. Dobra, jedzenie. Taka esa, dobra. Jasne. Trzeba ukraść jedzenie. Dobrze. No spokojnie, jeszcze się. O, skagi. Dobrze, spokojnie. Nie tak groźnie. Przeładowanie. Co my tu mamy? Pięknie. Jakieś. To jest mięso w ogóle? Nie. Jakiś worek prędzej bym powiedział. Nie, mięso, bo widać kość. Ktoś tu chyba niekulturalnie się żywił ludzkim mięsem. Chyba ludzkim. A może to był kurczak? Kto wie. Kierujemy się w tą stronę. Rozglądam się dokładnie, czy czegoś nie pomijam. Ale widzę, że teraz skagi mnie. O, level up, tak jest. No patrz, zostało mi jeszcze 1 HP. Ty, dużo się skaków tu porobiło. Dobra,
i pozdychało równie dobrze. Bierzemy, bierzemy wszystko, co chcemy, rzecz jasna. O, jest. Dopiero jeden z czterech. Tu znów coś mamy. Naboje, tu kolejne jedzonko. Idziemy dalej. Kolejne proste zadanie. Na miarę możliwości. O, proszę. A, krytyk walnął. Wow, ty stary! Ja pierdzielę. Wow, wow. Jak mnie to duże gówno lekko wystrachało. Spokojnie. Ty, no, te duże gówna to potrafią wystraszyć. Skubane. Czwarte levele, to się nie dziwić, że tutaj, kurde, potrafią naskoczyć. Kurde, nie skaczcie mi po moim ryju. O kurcze, ja wami będę skakał, kurcze. Dobra, jest, mamy całe żarcie tutaj zebrane. Jest, uciekamy. Masakra, powiem wam. Znaczy, powiem wam tak, to było łatwe. Do jakiegoś czasu. Nie sprawiło tu żadnej trudności, ale po prostu, no, chwila nieuwagi, dekoncentracji i ktoś mi może wystraszyć. Taki właśnie jak ten skak levela czwartego. Ale został zdjęty bez problemu. Tutaj nie ma o czym mówić. Myślałem, że to kuje. Nie, nie kuje. Dobra, spokojnie. Masz tu, co trzeba. Świetnie. Teraz bierzemy sobie jeszcze jedną misję. Okej. Decided to reopen my Firestone franchise thanks to you. Head into town and buy some new. O, piesio. Zdechło piesio. Tu kolejne piesio. Spudłowało. Jak mi przykro. Kasa. Chwileczkę. Jeszcze się wrócimy do naszej bazy. Bo chciałbym sobie co nieco kupić. Damem bandytów. Ło. Ty patrz. Teraz będą kozaczyć. Dobra, tych zwykłych trzeba wybić. Co mnie tu jeszcze bije? Zwalaj mi stąd, psie. Dobra. Tu jeszcze. Poszło. I ostatni. Dobra. Jeb. Doskonale. Poszło. Jeszcze trochę, abym się pożegnał z życiem. Ale jak jest Serena Lilith, to ona sobie da radę. Ona jest pro, podnoć. Chyba jest jedną z najlepszych postaci w jedynce. Dlatego, znaczy to był właściwie mój wybór, ale ktoś mi powiedział, że to jest OP postać. Dobra, to jeszcze sobie tylko coś posprzedajemy. Parę gówien. Chwileczkę, coś do sprzedania. Tutaj mamy. O, mamy. Możemy już tą pibidówkę nałożyć. Sobie na ją właśnie nałożymy. Pięknie. A to gówno sprzedamy. Bo nam nie będzie potrzebne. To się nam zarobi. Z 3 dychy dostaniemy za tego ciula. Dobra. Mamy teraz wszystko, co trzeba. Słabego SMG, gdzie jeszcze możemy znaleźć lepszego i dobrą pipidówkę. Dobra, to jeszcze byśmy sobie kupili parę tych właśnie. Właśnie, tych parę medykamentów. Dobra, ile mamy? Za 2 sztuki. Dobra, 2 sztuki wystarczą. Jedną na jakąś walkę, a drugą na czarną godzinę. Dobra, aha, mamy teraz skill pointa. Tylko gdzie się na te skille patrzy? No, wiedziałem, że tutaj. Dobra, bierzemy i teraz mamy skilla. Chyba pod F bierzemy, nie? Zresztą trzeba to zobaczyć dokładniej. Mamy tu cel misji. Patrzę, czy czegoś jeszcze nie brakuje. Ale dobra, możemy iść. No, czyli z F, tak jak myślałem. Dobra, idziemy.
Jeszcze sobie zrobimy jedną misję i skończymy odcinek. Wychodzimy stąd. Miejmy nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. Bo wiecie, ja zawsze wracam po misji i chcę sobie coś sprzedać. O ty! Ty patrz, przeżył. Skubany. O ty. O, jaka pipidówka. Nie no. Zajebiste. Chwileczkę, przeładowanie. Oj, 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 tarczy, tarczy zabrakło. Spokojnie. Macie tu jakieś ammo? Zasadzić dla mnie, czy nie? A jak nie, to lipa. Źle idę. Nie, po prostu chciałem wybić tych debli. Teraz mi pisze, żebym sobie kupił jeszcze granaty. A to jest właśnie chyba ta misja. Tylko się trzeba udać. Aha, wrócić się trzeba. Może być. Tutaj. A dlaczego tutaj mamy iść? Ja tego nie ogarniam. A, bo tu będziemy mieli ten sklep. O, jest. Zarąbiście. Dobra. Bierzemy tu jeszcze coś. O, dużo ammo. To się przyda. Tu mamy sklep Markus, czyli bronię. I ammo, dobra. Tu mamy bronię. Patrzymy, tu shotguny. Skatergany. A. Pipidówka. Nie, to są same shotguny, a ja nie chcę ich. Tu mamy tylko jakąś jeszcze snajperkę. 60 damage, ale w cholerę drogie. 4 kafle ponad. Dobrze, to ja tu nie mam nic do sprzedaży. Więc to slipnie. Ale tutaj granaty, granaty. SMG ammo. Możemy sobie jeszcze dokupić. Patrzę na tu SMG. Dobra, mamy już full. Dobra. Teraz granaty. Jep. Dobra, dobra, spokojnie. Jeszcze do pistola. Combat rifle. Pistol ammo jest. Jest. Uzupełnione. A co my tu mamy? Explosive sticky. Drogie. Ale dobra, idziemy stąd. Wiem, jak się rzuca z granatów, spokojnie. Dobra, czyli teraz idziemy gdzie właśnie? To jest dobre pytanie. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie iść. Chyba teraz tutaj. Czyli gdzie właśnie? Tutaj. A to wiecie co? To może już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Borderlands. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!